każdym z trzech pojemników znajduje się para kul, z których jedna jest czerwona, a druga niebieska. Z każdego pojemnika losujemy jedną kulę. Niech P oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie dwie z trzech wylosowanych kul będą czerwone. My musimy policzyć, ile to P jest równe. To jest klasyczne zadanie z rachunku prawdopodobieństwa, czyli rozwiążemy je licząc moce dwóch zbiorów. Moc omegi, czyli moc liczbę wszystkich możliwych losowań, tutaj trzy razy losujemy po jednej kuli spośród dwóch kul, czyli za każdym razem możemy wylosować jedną z dwóch kul, czyli w pierwszym losowaniu mamy dwie możliwości i w drugim mamy dwie możliwości i w trzecim również mamy dwie możliwości, czyli wszystkich możliwych losowań mamy 8. Teraz musimy ustalić, jaka jest moc zbioru A, czyli ile jest tych losowań sprzyjających, a losowaniami sprzyjającymi są te losowania, w których otrzymujemy dokładnie dwie kule czerwone. Jak my to policzymy? No możemy to policzyć na palcach w zasadzie. Mamy bardzo mało losowań, czyli to jak policzymy, ile jest tych losowań sprzyjających, to w zasadzie nie ma większego znaczenia. Najłatwiej chyba będzie na palcach, albo na przykład metodą drzewka, to również jest tak prawie, że na palcach. Rozrysujmy sobie całą tą sytuację. Wykonujemy pierwsze losowanie i w pierwszym losowaniu mogliśmy wylosować albo kulę czerwoną, albo kulę niebieską. No i teraz tak samo. Wykonujemy drugie losowanie i tutaj również mogliśmy wylosować kulę czerwoną albo niebieską i tutaj tak samo czerwona lub niebieska. No i teraz wykonujemy trzecie losowanie, czyli trzeci poziom naszego drzewka. Również dla każdego przypadku mogliśmy wylosować czerwoną kulę bądź niebieską. Tutaj tak samo czerwoną, niebieską, czerwoną, niebieską i tutaj również czerwoną i niebieską. Liczymy, ile mamy liści. Faktycznie 8. To są wszystkie możliwe losowania, jakie możemy wykonać. Jest 8 tych losowań. I teraz popatrzymy po gałęziach, gdzie mamy takie losowania, w których występują dokładnie dwie kule czerwone. W pierwszym losowaniu, na tej pierwszej gałęzi, mamy 3 kule czerwone, więc ta gałąź odpada. Druga gałąź już jest dobra. Na tej gałęzi mamy dwie kule czerwone i jedną niebieską, czyli to jest jedno z tych losowań sprzyjających. Wylosowaliśmy dwie kule czerwone i jedną niebieską. Patrzymy, co się dzieje dalej. Kolejna gałąź. Również dwie kule czerwone i jedna niebieska, czyli to jest kolejny dobry przypadek, kolejne dobre losowanie z dwiema kulami czerwonymi i jedną niebieską. Patrzymy dalej. Czerwona, dwie niebieskie to źle. Niebieska, o, i znowu dwie czerwone, czyli kolejny dobry przypadek. Dwie czerwone i jedna kula niebieska. A co mamy dalej? Niebieska, czerwona, niebieska, dwie niebieskie to źle. Niebieska, niebieska, czerwona, również dwie niebieskie to źle. I ostatni przypadek już jest całkowicie zły. Trzy niebieskie, nie ma dwóch kul czerwonych, czyli także ten przypadek odrzucamy. Czyli mamy trzy sytuacje sprzyjające. Mamy trzy losowania, w których losujemy dwie kule czerwone i jedną niebieską, czyli moc zbioru A jest równa 3. Czyli nasze P to się równa szukane prawdopodobieństwo, moc A podzielić na moc omegi, to się równa po prostu 3 przez 8, czyli 3 ósme. Zatem prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź A.